Ściany będą wołać. Rozdział pierwszy: 347 dolarów. To był zwyczajny dzień pracy w naszym ośrodku aborcyjnym. W soboty zazwyczaj panował największy ruch, i tamta sobota nie stanowiła pod tym względem wyjątku. Dwudziestoparoletnia kobieta przyjechała z przyjaciółką na swój zabieg. Chociaż wcześniej odbyłam z nią konsultację. Nie utkwiło mi w pamięci nic szczególnego na jej temat. Jak dziesiątki kobiet przed nią siedziała w moim gabinecie i słuchała moich starannie dobieranych słów. Dobrze wyćwiczonych i zatwierdzonych przez plant Parenthood. I jak większość kobiet, którym doradzałam, podpisała stos niezbędnych dokumentów, nie próbując ich nawet pobieżnie przejrzeć. Gdyby próbowała, wątpię, czy byłaby w stanie zrozumieć choć jedno słowo? Potem wróciła do poczekalni i była o jeden krok bliżej zakończenia życia swojego dziesięciotygodniowego dziecka. Wróciłam do swoich zajęć i, jak w przypadku niezliczonych kobiet, które spotykałam w ośrodku każdego dnia, zapomniałam o niej. Zapomniałam aż do środy, kiedy zadzwoniła do nas z informacją, że trafiła do szpitala. Twierdziła, że zostawiliśmy kawałek dziecka, żeby usunąć pozostałe części płodu, musiała poddać się łyżeczkowaniu, a z powodu poważnej infekcji podano jej dożywnie antybiotyki. Naturalnie nie uwierzyliśmy jej. Choć zwolennicy aborcji stale powtarzają slogany o swej niezachwianej miłości do kobiet i oddaniu ich sprawom, to w rzeczywistości część pracowników plant Parenthood na co dzień ignoruje, lekceważy, obwinia i ośmiesza obdarzające ich zaufaniem kobiety, zwłaszcza te, które przyjęły postawę konfrontacyjną, ponieważ były niezadowolone z usług świadczonych przez daną pracówkę. Nie zrozumcie mnie źle. Na początku kariery nie było w nas takiej obojętności. Większość moich współpracowników, tak samo jak mnie, do przemysłu aborcyjnego przyciągnęło autentyczne pragnienie, by pomagać kobietom i rodzinom w kryzysie. Jednak dzień w dzień pracowaliśmy dla organizacji zarabiającej ogromne pieniądze na uśmiercaniu nienarodzonych dzieci, więc niezależnie od tego, jaką filozofią to sobie tłumaczyliśmy, na naszych dziejkatnych kiedyś sercach musiały pojawić się zgrubienia. To było nieuniknione. W rezultacie zagubione i bezbronne kobiety szukające w placówce wsparcia spotykały się czasem z bezdusznym profesjonalizmem i obojętnością. Żeby sprawdzić, czy kobieta mówi prawdę, zdobyliśmy jej dokumentację medyczną, posiłkując się zasadami ustawy HIPAA. The Health Insurance Portability and Accountability Act. Obowiązująca od 1996 roku w USA ustawa federalna, znana jako ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach społecznych. Koniec przepisu. W zakresie kontynuacji leczenia. Pochodzący z pracowni patologicznej raport ze zabiegu wykazał, że w jej macicy rzeczywiście znajdowały się części płodu. Jako dyrektorka placówki wiedziałam, że oznacza to dla nas ogromny problem. Zawiedliśmy swoją klientkę w co najmniej dwóch poważnych kwestiach. Po pierwsze, lekarz nie przeprowadził pełnej aborcji. Po drugie, techniczka zajmująca się resztkami jaja płodowego. POC, Products of Conception. Produkty poczęcia, która akurat wtedy była moją przełożoną. Ewidentnie spartaczyła swoją robotę. Każdy ośrodek wykonujący aborcję zatrudnia takiego technika. Ma on makabryczny obowiązek ponownego złożenia w całość ciała abortowanego dziecka, żeby się upewnić, że żadna jego część nie pozostała w ciele pacjentki. Szybka kontrola dokumentacji klientki, podpisanej przez lekarza i przez moją przełożoną, wykazała, że stwierdzono obecność wszystkich części płodu. Tej sprawie faktom nie dało się zaprzeczyć. Klientka przyszła do nas po usługę, która, jak podkreślaliśmy w dobrze przećwiczonych wypowiedziach, miała być bezpieczna, skuteczna i niosąca bardzo niewielkie ryzyko jakichkolwiek długotrwałych efektów ubocznych. A jednak kobieta znalazła się w szpitalu. Skręcało mnie na samą myśl o tym. Wyobrażałam ją sobie w szpitalnym łóżku. Dostaje do żelni antybiotyki, które mają zwalczyć zagrażające życiu zakażenie. Przechodzi kolejny bolesny zabieg, by usunąć pozostałości płodu, którym to my mieliśmy się zająć. Zaufała nam. W moim wnętrzu zakiełkowało i rosło coraz większe poczucie winy. Uwierzyłaś w kłamstwo, ty wcale nie pomagasz. Jak zawsze stłumiłam wątpliwości i skupiłam się na tym, by ugasić ogień który palił się pod moimi nogami ta kobieta groziła że pójdzie do mediów telefony z takimi pogróżkami nie były dla naszej placówki niczym niezwykłym nawet jeśli skargi były uzasadnione groźby klientek nie robiły na personelu żadnego wrażenia kobiety raczej nie chcą występować przed kamerami lokalnych stacji telewizyjnych i opowiadać o szczegółach swych aborcji w tym wypadku jednak, dowody zawarte w dokumentacji medycznej spowodowały, że nasza kadra administracyjna wpadła w panikę. W końcu moja przełożona spotkała się z Komisją do Spraw Usług Medycznych. Zdecydowano się na sprawdzony plan działania zapłacić za milczenie. Kilka dni później nasza była pacjentka opuściła szpital. Nasz ośrodek musiał być jednym z pierwszych miejsc, do którego się udała. Komisja do spraw Usług Medycznych zdecydowała, by w ramach rekompensaty wypłacić jej 897 dolarów. Ale pod jednym warunkiem. Musiała podpisać umowę o zachowaniu poufności stwierdzającą, że ani teraz, ani nigdy w przyszłości nie upubliczni informacji o komplikacjach pozabiegowych. Tak zrobiła, ponownie nie zaprzątając sobie głowy, Przejrzeniem dokumentu. Za usunięcie dziecka zapłaciła 550 dolarów. Tych pieniędzy jej nie zwrócono. Nawet wtedy, w pełni oddana idei praw reprodukcyjnych, chciałam tą kobietą potrząsnąć. Miałam ochotę zabrać jej pióro i nie pozwolić na rezygnację z własnych praw. Na przyjęcie tak obraźliwej i śmiesznie niskiej kwoty za to, co przez nas wycierpiała. Nie zrobiłam tego, bo całym sercem byłam oddana branży, która swój sukces opiera na założeniu, że życie ma niską cenę. I jest warte dokładnie 347 dolarów.